Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Świętej Jadwigi w Wałbrzychu nie kryją oburzenia. Przed ich domem pozostawiono grożące zawaleniem komórki na węgiel, a bezpośrednio pod ich oknami ustawiono śmietniki. Dlaczego jesteśmy tak traktowani? Pytają mieszkańcy. Na podwórku przy ulicy Świętej Jadwigi 1 gmina wyburzyła garaże, zostały jednak komórki na węgiel. Mieszkańcy boją się z nich korzystać, ponieważ ich stan jest katastrofalny i grozi zawaleniem. Te garaże zostały wyburzone około miesiąca temu, natomiast pozostawili tutaj komórki, które w tej chwili są bezużyteczne. Tu trzymaliśmy sobie opał na zimę, tutaj mieliśmy węgiel, drzewo, natomiast w tej chwili wygląda to tak, jak wygląda. Grozi w każdej chwili zawaleniem się, więc strach tam wchodzić, strach cokolwiek trzymać. W tej chwili wyszło na to, że węgiel to będziemy musieli sobie trzymać w mieszkaniu, w pokojach chyba, kupować na worki, bo inaczej się nie da. Komórki na węgiel grożą zawaleniem. Dlaczego zatem wraz z rozbiórką garaży nie wyburzono także komórek? Garaże wyburzyła gmina, zaś komórki należą do zarządcy nieruchomości, WTBS-u. Rozbiórki na ulicy Świętej Jadwigi, garaże, komórki, które zostały rozebrane przez Zarząd Ruchu Komunikacji i Utrzymania Miasta, zostały rozebrane tylko te, które są we władaniu miasta. Niestety, albo całe szczęście, nie wszystkie obiekty, które są w Wałbrzychu, są w zarządzie miasta, pod zarządem prezydenta. Są również inni zarządcy. Tak mamy w tym przypadku. Te pozostałe komórki są w zarządzie WTBS-u, jest to własność wspólnoty. Zwróciliśmy im uwagę, że to też trzeba rozebrać i z naszych informacji wynika, że są na etapie dogadywania się z wykonawcą i to zostanie w najbliższym czasie rozebrane. Jeżeli nie zostałoby rozebrane, to również my zawiadomimy inspektora nadzoru budowlanego, że są takie budynki, które wymagają natychmiast zabezpieczenia. WTBS ogłosił nabór ofert na wyburzenie komórek. Później decyzję podejmie wspólnota mieszkaniowa. 24 o godzinie 14 mija termin składania ofert. Po tym terminie, czyli 27, zostaną otworzone oferty. Sporządzona z tego tytułu notatka i uchwała wspólnoty mieszkaniowej z przywołaniem ofert, które będą do tego czasu złożone i to zostanie przedstawione wspólnocie mieszkaniowej do podjęcia decyzji. Komórki nie są odpowiednio zabezpieczone, może do nich wejść każdy, drzwi nie są zamknięte. Teren ogrodzono jedynie taśmą. Zdaniem WTBS-u takie zabezpieczenie jest wystarczające. To znaczy jak postawi się płot, to też ktoś może wejść. No. Są oznakowane, teren wygrodzony, więc każdy inteligentny człowiek nie powinien tam wchodzić. Drugi problem, z jakim borykają się mieszkańcy kamienicy, to śmietniki ustawione bezpośrednio pod oknami kuchennymi. Smród, zwłaszcza latem, nie pozwala otworzyć okna. Śmietniki stoją centralnie pod oknami budynków. Latem jest smród, nie można otworzyć okna, nie można przewietrzyć mieszkania, bo tak nie powinno być. Wiadomo jest, że śmietniki powinny być około 10 metrów od budynku i zabezpieczone pod daszeniem. Zdaniem WTBS-u to gmina powinna zająć się ustawianiem śmietników. Jak udało nam się ustalić u kierownik Biura do Spraw Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Wałbrzycha, Aleksandry Winiarskiej, gmina odpowiada jedynie za tak zwane dzwony, czyli kontenery służące do segregacji odpadów. Lokalizacja śmietników leży w gestii zarządcy nieruchomości, a ich ustawienie regulują przepisy. Śmietniki powinny znajdować się nie bliżej niż 10 metrów od okien i drzwi i nie dalej niż 80 metrów od miejsca zamieszkania lokatorów. Władz WTBS-u nie przekonuje jednak takie tłumaczenie. Śmietników, zdaniem zarządcy, nie można przesunąć. Przeszkadza w tym zwarta zabudowa. Śmietniki, od kiedy pamiętam, zawsze tam stały i nikt z mieszkańców w tym zakresie się nie skarżył. Natomiast działka, jaką dysponuje wspólnota mieszkaniowa, zarówno Świętej Jadwigi 1, jak i przyległa do niej działka Mickiewicza 6, nie ma możliwości ustawienia gdziekolwiek indziej, bo zawsze będzie problem odległości, jaki powinny spełniać, jaka powinna być pomiędzy pojemnikami a ścianą z otworami okiennymi bądź drzwiowymi.
Zabudowa jest zwarta. Kamienica przy ulicy Świętej Jadwigi 1 rzeczywiście jest blisko kolejnego budynku. Jednak, jak słusznie zauważają mieszkańcy, śmietniki wystarczyłoby przesunąć na środek placu, tak by nie znajdowały się ani pod ich oknami, ani pod oknami sąsiadów. Na ten drobny gest najwyraźniej zarządca nieruchomości nie jest w stanie się zdobyć.